in there, will ya? I witam was bardzo serdecznie, z tej strony Heros 699 i zapraszam was do obejrzenia kolejnego odcinka z gry Metal Gear Solid. Oh yeah, i jesteśmy właśnie tutaj, gdzie mieliśmy tutaj niezłą potyczkę z Ravenem. Jak widać, niezłe tutaj pobojowisko. Wszystkie tutaj niektóre te skrzynie pospadały, a zatem coś tutaj się sugeruje, że będzie mi trochę utrudnione dojście, ale jak widać na chwilę obecną tu możemy sobie normalnie przechodzić i przy okazji chciałbym wam pokazać miejsce, gdzie poległ Raven, ponieważ tutaj jest jego broń, no i troszeczkę pomaziane jest jego krewką. I co najsmutniejsze jest to, że Snake nie może tego wziąć, a szkoda, nie? Bo byśmy mieli sobie takiego minigona, nie? I byśmy mieli po prostu najlepszą broń, a jeszcze z połączenie z bandaną. O kurde, to już byłoby cud malina normalnie, ale niestety musi to pozostać i się marnować i rdzą zażynać, bo pleśnią to chyba nie. A przy takim mrozie to raczej zamarznie. I już nie będzie można z tego korzystać. Ale co, no mówi się trudno. I możemy teraz zasuwać dalej. Bo dostaliśmy kartę numer 7. I możemy sprawdzić, co się tam czai za rogiem. Więc od razu sprawdźmy, bo może w końcu znajdziemy tego Metal Geara. Więc lecimy. Okej, okay, czyli tu mamy to zestawienie, o którym prawdopodobnie mówiłem. Czyli tu może być nacikane kamerkami. Okej, okay, mamy... O, Chief Grenade, bardzo dobrze. Ale może byśmy mogli użyć Nikita Chruszczow. Bo w końcu mamy dużo. I już do tego Stingera. Znaczy Stingera. No ja mówię Stingera. Mamy trochę sporo. Poza tym on się nam przyda, więc wtedy to była moja głupota, że powiedziałem, że się nie przyda. Okej, okay, zniszczyliśmy. Teraz pytanie, czy tamte się dało zniszczyć. No, zaraz zobaczymy. Oj! Aha, czyli widać, że kamerki są ustawione jeszcze tutaj. Więc tutaj trzeba będzie chyba jednak... Shifta Grenade'a puścić, tylko najpierw przejdźmy sobie tędy, tylko uważając, bo chyba tu można było spaść. Zobaczcie, ile tu jest tych kamerek nacikanych, ja pierdzielę. Tutaj to tylko Shift Grenade chyba musi pójść. Dobra, lecimy. Shifta Grenade'ów na razie mamy jako tako sporo, ale też trzeba uważać, żeby nie powiedzieć, że o, sporo, sporo, a potem się okaże, no właśnie, racjonka sobie weźmy szybko. Lecimy, bo o, Jezus, ile tych kamerek jest. Czy tam coś było ważnego? No to możemy jeszcze wejść na górę. I tam ile rzeczy. O, ja cię pierdzielę. A stamtąd żeśmy przyszli. Ale co ty za dźwięk wydajesz? Nie wiem, ale jak widzę tyle kamerek, kuźwa, nacikane, to wiedz, że to jest bardzo ceniona rzecz tam jest chowana. Normalnie za milion dolarów. Dobra. Mam nadzieję, że buchnie. Okej. Okay. Zobaczymy, co tam jest, a tam pewnie będą jakieś pierdoły, po które się bezpodstawnie wracam. Grenade.
No jest to mój ziemion. Za co? Mamy może Nikita, chociaż nie wiem czy Nikita to będzie dobry pomysł, więc chyba jeszcze lepiej 100 grenade. No i już marnujemy 100 grenade. Już marnuję, gdzie tu ekonomia, gdzie tu oszczędność? Nie ma. Wszystko zaraz teraz przepierdzieli na wieżyczki. Weźmy sobie pistolet. I ta cisza oznacza, że tutaj musi być. I oto mamy Metal Gear Rexa. Oh yeah. Trochę większy. No a co żeś się spodziewał, że co będzie wielkości palca u nogi Heros? Nie no, ale tu oki, no tylko toki. Dobra, a zatem co my tu możemy zrobić? Na pewno pozbierałem sobie shifty grenade, które właśnie żeśmy wymarnowali. To jest kamerka. Czy wieżyczka, chociaż już na tym etapie to pewnie same wieżyczki są. To może wykorzystamy może streakera, bo mamy kuźwa fulla. A to na pewno jest strzelone tak szybko. Więc już jest cacy. Dobra. Tu się coś prezentuje? Nie, tutaj już mamy zamknięte. Możemy sobie przejść tam dołem, ale jeszcze spenetrujmy sobie co my tu mamy. Bo może jest jeszcze jakaś fajna rzecz. Może nam się przydać, albo nie przydać. Mamy na przykład drabinę. Możemy sobie drabiną pójść do góry. Okej, dobra. Zobaczmy, czy tutaj można zejść, bo chyba coś tutaj mi się mapa kreuje, że można. Okej. Dobra, tu mam defamasa. To jest pytanie, czy ja mogę po tej wodzie chodzić, ale chyba tak. Ojojojoj, nie mogę, bo ta woda coś taka jakaś... Taka na życie nie przystoi. Więc dobra. Chodźmy po drabinie. O, Kodak. Snake, it's me. What's wrong? Did you find a good place to hide? Yeah, thanks to the stealth gear. It looks like they've finished getting Metal Gear ready. How do you know that? I overheard them talking. Where are you now? Right in front of Metal Gear, but it's strange. What is? There's nobody here. No guards, nobody patrolling. It's too quiet. Maybe because they're all ready. They said they even input the PAL codes. What should I do? All we can do is use the override system that President Baker told you about. But I've only got one of the three keys, and besides that, like Ocelot said, there's some trick to using the keys. Leave it to me. You got some kind of plan? Well, I'm in the computer room right now. I'm trying to access Baker's private files. Baker's files? Don't you need a password? Of course, but there are ways. Are you a hacker? Yep, that describes me pretty well. Does it look like you can get in? I don't know yet. I'll give it a try. I'm counting on you. Snake, ja bym nie powiedział, że nie było tu żadnej ochrony, bo że te wieżyczki kuźwa tam nas herali. Stwierdzili, że może te wieżyczki załatwią sprawę. A tutaj też była wieżyczka czy kamerka, nie wiem co to tam, bo tak mi się wydaje, że tam była wieżyczka, więc jakaś tutaj niby ochrona była. Więc nie przesadzajmy. No co, no zakupili jedną wieżyczkę za dużo i nie mieli gdzie ją postawić, to postawili ją tutaj, no i co? O, kolejny shift grenade, bardzo dobrze. Tutaj już niestety mapki nie mamy, więc musimy tak mniej więcej uważać. Może ja wezmę sobie pistolecik, bo ja się jakoś pewniej czuję, gdy w rączce coś będzie. Co tam znowu Orkon? Snake, it's me again. How's it going? Not bad. I just got past his third security level. He was a pretty careful guy. Do you think you'll break in soon? I never met a system I couldn't bust into. Okay. Keep trying.
Czyli tylko tak, żeby nas... No, jest, nie mogę się wysłowić. O, zawrócić dupę nam tylko zadzwonił. Okej. A więc wchodzimy tutaj. Coraz wyżej. Okej, dobra, tu możemy sobie podziwiać Metal Gear'a. I tu chyba jeszcze odrobinkę mamy, więc możemy wejść na Metal Gear'a. Tylko na razie jeszcze spenetrujmy, co my tu mamy. Teraz sprawdźmy, czy nie ma tutaj strażników, bo ja wiem, że oni będą, tylko na chwilę obecną może być cisza. Okej, na razie tu nic nie ma. Może kolejna jakaś kamerka, która się tam u nich nie zmieściła. Tam już widzę panel... O! Tam jest jamuś jakiś. Tam już widać ten panel cały. A na chwilę obecną jeszcze sobie pozbierajmy różnych rzeczy. O! O! O, pani! Już z tatuażem. Dobra, czy tutaj... Możemy sobie pozbierać rzeczy. A tutaj nie przejdziemy, okej. Czyli tu na chwilę obecną jest spokojnie, o ile... o ile stąd by mnie nie zauważyli. Ale na szczęście nie. Więc teraz będziemy musieli wejść na Metal Gear'a i tam z Metal Gear'a przejść na drugą stronę. Okej. No i już jesteśmy, że tak powiem, na łbie tego całego Metal Gear'a Rexa. Co tam znowu? Snake, I did it. You got past security? Bingo. Great. So what do you got? I accessed the confidential Metal Gear file. So what about the PAL override system that Baker talked about? I haven't found it yet. That's what I need to know. But Snake, I found something else. What? The secret behind the new nuclear weapon. Just as I thought, the nuclear warhead is designed to be fired from the railgun like a projectile. It doesn't use fuel, so it isn't considered a missile. That way it can get around all sorts of international treaties. Pretty sneaky. Yes, but effective. And that's not even the scariest thing about this weapon. Oh, I can't wait to hear this. It's a stealth weapon. You mean it won't show up on radar? Yeah. The truth is, they've been working on a stealth missile since the late 70s. Why weren't they able to develop one until now? Because of the missile rocket propulsion system. It would be picked up by enemy satellites. Oh yeah, that makes sense. But unlike a missile, the railgun doesn't burn any propellant, so it can't be detected by any current ballistic missile detection systems. An invisible nuclear warhead. Totally impossible to intercept. And on top of that, it's got a surface-piercing warhead designed to penetrate hardened underground bases. Yeah, we learned that lesson in the Gulf War. This thing could mean the end of the world! It's the ultimate weapon. And from a political point of view, it avoids the problem of nuclear reduction and nuclear inspections. Colonel, is this true? Are you listening? I'm listening. If word of this got out, it could delay the signing of the START 3 treaty and cause a huge international incident. Yeah, it would be nasty. The United States would be denounced by the UN. It could even bring the president down. Did you know this, Colonel? I'm sorry. You've changed, Colonel. I won't make any excuses. Snake, listen to me. This new nuclear weapon, it's never actually been tested, only simulated. You mean they ran a computer model? Yeah, that's why they were conducting this exercise. They needed to get actual experimental data to back up the simulation. What were the results of the exercise? It looks like it went better than they hoped for, but I can't find the data anywhere on this network. You'd think the data as important as that would be carefully recorded. It was. President Baker gave me an optical disc with all of the test data. What? Do you still have it? No. Ocelot took it from me. Damn. The terrorists have replaced the dummy warhead with a warhead. Once they input the detonation codes, they should be ready to launch. So you think they can do it? Well, the dummy warhead was designed to be identical to the real thing, so I think so. Did you find out how to override it yet? Not yet. It must be in a separate file. Right now I'm looking through all of Baker's personal files.
We're counting on you. Nie, no sorry, nie wiedziałem, że brakuje mi itemka jakiegoś. Ale faktycznie, nie ma. Bo ja widziałem jeszcze o innej takiej rzeczy, też związanej z itemkiem, ale... Ale okej, dobra. Czyli będziemy musieli chyba jeszcze to odnaleźć, o ile... Jeszcze to będzie nam potrzebne. Okej. Ale czyli jak dobrze to rozumiałem... się źle dzieje, nie może być tak, żeby to użyli tej broni nuklearnej, bo może być... lipa. Lipa i kaplica i chyba ani razu tego nie testowali. Na PTS, czy to się uda jakoś tak zręcznie zrobić, żeby nie zabijać? Obawiam się, że nie. Chociaż no może. W szczególności, że nie widzę. A tu był ten ziomuś. Teraz będzie na pewno wracał. Czy on może wejdzie tam? Nie, on będzie szedł tu. Chcę szybciuśko. Nie wiem do którego etapu on dochodzi. A co do finalnego teraz. To nie było śmieszne. Okej, dobra. Teraz możemy iść za nim. Tylko nie za szybko, żeby nie usłyszał Jak on się tutaj wziął? Nic nie widzę. Okej, dobra. Ja mi się wydawało, że on szedł na wprost, a się szedł tam właśnie w tym kierunku, gdzie miał iść. A się okazało, że on szedł prosto na mnie i jakbyśmy tak teraz się spotkali. No, to by było. No co no, no fajcik by był. Byłoby co z nami będzie. Spotkamy się na zakręcie i znowu dzwoni, no. Snake, did you find it? No, I haven't found out about the override system yet, but I found Baker's ulterior motive. He's just looking to get rich, isn't he? Well, that's part of it. Armstech is in much worse financial trouble than I thought. I know they lost their bid to make the next generation fighter jet. That plus the reduction in SDI spending. It looks like there was even some talk of a hostile takeover. Everything was riding on this project, I guess. And it looks like we were paying a lot of bribe money to the DARPA chief. Bribe money, huh? Yeah, and Baker was a big proponent of the nuclear deterrent theory. I see. So anyway, what about the override? Just give me a little bit longer. Dobra, ten ziomuś powinien chyba być gdzieś tam. Ale to mam już kacenkę. O. Nie byle kto tam jest. Okay, I've entered the PAL codes and disengaged the safety device. We can launch anytime. There's still no response from Washington. It looks like we'll have to show them that we mean business. Should I set it for Chernerton, Russia? No. There's been a change. The new target is Lopnor, China. Why, boss? I'm sure neither you nor Mr. Golukovich would really like to see a nuclear bomb dropped on your motherland, right? Liquid. But why? There's nothing there. Wrong. It's a nuclear test site. A nuclear test site? If we nuke a major population center, the game's over. But a nuclear explosion at a test site can still be concealed from the public. Meanwhile, Washington will be worried about the retaliatory strike from China. That'll probably mean top-secret talks between both countries' leaders. Of course. And in the process, the president will be forced to divulge the existence of a new and highly destabilizing nuclear weapon to the Chinese. What do you think that will do to the US's reputation? Or the president's? And with the CTBT, that means that China and India. I see. Yes. When the other countries hear about this new weapon, they'll all want to contact us.
Washington won't be very happy when we start selling their own system to the highest bidders. Yes, the president will break. He will give in to our demands. Big Boss's DNA and $1 billion. Billion dollars? That money will be used to cure our genome soldiers as well. I'm also including the Foxdye vaccine in our demands. Foxdye. It killed Octopus and the Armstech president. So it's true that it affects older people first. Mantis might not have been affected because he wore a mask. Wolf wasn't infected either. Perhaps due to those tranquilizers she always took. Something to do with the adrenaline level in the blood. Or maybe it's just because this fox dye was still experimental and they haven't worked out all the bugs yet. In any case, have you heard from your friend, Colonel Sergei Golukovich, at the Spetsnaz? He still has doubts about the ability of Metal Gear. He said we can talk after Metal Gear's test launch is successful. He's a very prudent man. There's nothing to worry about. The Colonel wants Metal Gear and a new nuclear weapon so bad he can taste it. If Russia wants to regain its position as a military superpower, they need to reinforce their nuclear arsenal. They need a nuclear weapon that can't be intercepted. Metal Gear will allow them to gain first strike capability over the rest of the world. Their regular army is in shambles, and they think they can restore their country's military power with nuclear weapons? Golukovich, he's no warrior. He's a politician. But he's the one who gave us the Hind and most of our other heavy firepower. He's got over 1,000 soldiers under his command. If we join forces, we could put up quite a resistance here. Since Mantis died, the genome soldiers' brainwashing has started to wear off. I'm worried about the men's morale. An alliance with the Russians would boost that as well. What are you saying? We're not going anywhere. We're going to dig in here. We could still escape. We've got the most powerful weapon ever made, and we're about to ally with Golukovich's forces. Are you going to fight the whole world? And what's wrong with that? We can launch a nuclear warhead at any target on this planet. A nuclear warhead invisible to radar. And on top of that, this base is full of spare nuclear warheads. Once we get the DNA and the money, the world will be ours! What about your promise to Colonel Golukovich? I have no interest in the revival of Mother Russia. You're not thinking of reviving Big Boss's dream. From today, call this place Outer Heaven. Big Boss's dream. But Boss, you're not worried about the PAL being overridden. If the code is in it again, it'll be deactivated. No need to worry. The DARPA chief and the Armstech president are both dead. Does Snake know how the override system works? You interrogated him, don't you know? He didn't have any keys on him. Good. Then no one can stop Metal Gear now. By the way, what should we do with that woman? Want me to kill her? Let her live. She's Campbell's niece, and Snake cares for her. We'll keep her as our ace in the hole. Meryl, she's alive. Snake, I found Baker's top secret files. Great job. How's it going there? They've finished inputting the PAL codes. So how do we deactivate them? Okay. You see, the override system that the president was talking about, it can also be used to input the detonation codes. You see, if you insert the keys when the warhead is active, you deactivate it. And if you insert them when it's inactive, it becomes activated. And you can only use the keys once. Only once, huh? Yeah. You better get started. We don't have much time. But it takes 3 keys, right? I've only got one of them. Hold on a minute. You see, that's the trick. You already have all 3 keys. What are you talking about? The card key is made of a shape memory alloy. Shape memory alloy? Yes. It's a material that changes shape at different temperatures. The key is made out of it. This card key? Yeah. The card key changes shape at different temperatures. So this key is actually 3 keys in one. Clever. No proszę. Can you see the input terminals in the center of the control room?
I see them. Those three laptop terminals are for the emergency input. There should be a symbol on each screen. Each symbol corresponds to a different key. Input the keys in order from left to right. The left one's for the room temperature key. See the symbol? Next to that goes the low temperature key. The one on the right is the high temperature key. Okay, I got it. First, I change the shape of the card, and then I input them in order, right? That's right. All you do is insert the card keys. After you insert the key into the module, a hard disk reads the information contained on it. Once you've finished with all three terminals, the code input process is complete. But here's the thing. You can only use the key three times. It's an emergency system. It's only meant to be used once. The world is riding on that key, Snake. Who's that? Damn! Snake! This is bulletproof glass. There's no way in. I'll enjoy watching you die. Snake, you've got to get that key. Zawsze pod górę, zawsze kuźle, dobra. To jest otwarty kontakt, to bierzemy sobie Famasa. Zobaczmy, co tu jeszcze mieliśmy, bo tutaj strażnik zapierdzielał. I zapierdziela za mną. Dobra, weźmy sobie może racionka, żeby nie chodzić tutaj z gołym itemkiem. Dobra, na razie jest spokój, czy musimy teraz... What the fuck, co się stało? A, przejście tutaj się zastagowało, aha. Czyli taki też trik zrobiłeś. No, zrobiłem. Stawaj, Snake. Nie opierdzielam się. Przepieprzmy tak, jak on to zrobił nam. I teraz. To tak nie miało być, ale okej, dobra. Padłeś? Padłeś. Wow, a ty skąd się tu wziąłeś? Padłeś? Wziąłeś? Powinien być już tutaj. No, lecim, bo... No, czy teraz zauważymy ziomka? No, nie za bardzo. Chociaż może... No, nie widać, dobra. A teraz pewnie będzie? Nie? O, nie. Znaczy, być możliwe, że jakimś cudem... A skądżeś ty się wziął? Tam nie ma jak wejść, kuźwa. Jakieś sekretne przejście jest, musi. Kuźwa, jak zwykle. Wejdziesz, czy nie umiesz wejść? Ja nie umiem wejść. Dobra, już schodzi. Alarm, to znaczy, że tylko była jedna rzecz strzeżona. Czy jeden sektor. My zeszliśmy teraz. Jak dobrze pamiętam, to ta karta jest właśnie na samym dnie. Sam jesteś heros na dnie. No, nie przesadzajmy. Nie, po prostu jest na tym. I przez tą wodę będziemy musieli przechodzić, która gdzieś jakoś nie sprzyja naszemu zdrowiu. Okej, dobra, teraz trzeba ją gdzieś znaleźć. Dobra, zejdźmy sobie jeszcze raz. I poszukajmy. Nie wiem, czy to trzeba było tak ją znaleźć. Dobra, mamy Rationa, bardzo dobrze. Uchodzi nam to życie, chyba coś nam uchodzi, nie? Aha. Dobra, szukajmy. Może takim właśnie... Krawlaczkiem powinniśmy chodzić, żeby mniej więcej wykluczyć możliwość, że znajdziemy. No, tu kolejny ration. A to jak jest tutaj ration, to zrobimy tak. I już mamy fulla. Bomb. Fuck it.
znowu byłoby blisko. Chyba znaleźliśmy już, nie? Tak, mamy. Okej, dobra. Skakuj. Coś tutaj jeszcze było. Rationek, okej. Tlen. No bo się pokucnęliśmy, dlatego. Poproszę ciebie. Czyli to na pewno była wieżyczka. Co, jeszcze więcej wieżyczek mieli. Niepotrzebnych. Dobra, i teraz jak mamy rozumieć... właśnie, jaki jest czas teraz? Oj. Trzeba będzie kończyć po maluchnu. A więc co udało nam się dzisiaj osiągnąć? Szału to tak naprawdę nie było, ale można powiedzieć, że trochę fabułę ruszyliśmy dalej. Jesteśmy tutaj przy tym Metal Gear'a. Dowiedzieliśmy się, jak użyć te karty, bo karta mamy na temperaturę. Czyli będziemy musieli mieć tą taką zwykłą, czyli taką temperaturę pokojową, potem mieć temperaturę zminusowaną, czyli pewnie musimy iść do tej... tam, gdzie walczyliśmy z Rivenem, czyli do tej chłodnicy całej, i potem będziemy musieli mieć jakąś wysoką temperaturę. I gdzie teraz wysoką temperaturę tu znajdziemy? Chyba przy tej lawie. O właśnie, czyli będziemy musieli mieć styczność z lawą i użyć te trzy karty, więc tutaj się nam zapowiada teraz misja. I Liquid przeżył, i kuźwa jak, jeszcze raz jak. No nie wiem, to się może dowiem kiedy indziej. Na chwilę obecną dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka, mam nadzieję, że on się wam spodobał. Zostawcie się łapki w górę, subskrypcję zostawiliście i jako tako będziecie śledzić mój kanał i od razu zapamięci, bo jak zwykle chyba zapomina, ale na szczęście się przypomniał, dzwonimy na mailin. Muszę save'a zrobić. Może coś fajnego powiesz. Nie przepraszam, że cię pomyliłem z Naomi Mei-Lin w poprzednim odcinku. Bardzo przepraszam. Snake, in China they say, when walking through a melon patch, don't adjust your sandals. That means that when things get really bad, you have to try to remember what's important. Keep things in the proper perspective, okay? Kolejne jakieś powiedzenie w China? Kurde, nie zrozumiałem, ale może zrozumiem kiedy indziej. A na chwilę obecną dziękuję za obejrzenie i do następnego odcinka. Trzymajcie się ciepło, cześć!